talent. Co za talent. Na 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 na. Z nami kolejna uczestniczka i zastanawiam się, skąd w ogóle dowiedziałaś się o castingu do Co za Talent? Z Facebooka. Zobaczyłam w tym roku, że jest wydarzenie, konkurs Co za Talent i uznałam, że po prostu muszę przyjść, muszę pokazać mój talent, jakim jest malarstwo abstrakcyjne i dzisiaj specjalnie dla Państwa namaluję na żywo obraz. Byłaś również na castingach rok temu. Akurat tej jurorki nie było z nami rok temu, więc pierwszy raz pani zobaczy... Pani Oliwia. O, dobrze poznałaś. Więc w tym roku Oliwia jako jurorka zobaczy po raz pierwszy to, co pokażesz na scenie. Jak wspominasz to, co wydarzyło się rok temu? Oj, cudownie, było magicznie wręcz. Zaprezentowałam swoje obrazy i nie ukrywam, dzięki temu występowi, który odbył się rok temu, w tym roku będzie mi o wiele łatwiej i cóż, cieszę się, że miałam taką szansę. Czyli będziesz malowała na żywo. A tak, co namalujesz na żywo? Namaluję abstrakcję. Konkretniej mam tutaj na myśli technikę puringu, czyli takie wylewanie farb, przez co się tworzą różne ciekawe wzory. No i jeżeli chodzi o kolorystykę, to pójdę tutaj w to, co tradycyjnie robię, czyli róż, fiolet, niebieski, biały i trochę złota. Abstrakcja, czyli na przykład ja na siłowni. Zapraszamy Cię na naszą scenę. Dziękuję bardzo. Julia, witamy. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Julia Wierzgała. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj przed Państwem dzisiaj wystąpić. To, co dzisiaj zaprezentuję, to malarstwo abstrakcyjne na żywo. Bardzo się cieszymy. Mamy pytanie do Ciebie. Oczywiście. Czy ty chciałabyś, żebyśmy ocenili już finalny produkt, źle to zabrzmi, produkt. Finał twojego dzieła, tak? Czy żeby jednak patrzeć na to, jak patrzeć co na się to dzieje? Jak ty uważasz? Znaczy, jak... Oczywiście, dziękuję za pytanie. Oczywiście chciałabym Państwa zaprosić tutaj do mnie na scenę, abyście mogli lepiej widzieć proces. Super, no właśnie proces, a ja powiedziałem... tego wszystkiego, co tutaj będzie się działo. A więc zacznę od tego, iż malarstwo puringowe, które zaraz zaprezentuję, są to obrazy abstrakcyjne wykonywane za pomocą rozlewania farb. Te farby są już wcześniej przygotowane. I powiem szczerze, że wybrałam na dzisiaj moją ulubioną kompozycję kolorystyczną, czyli niebieski, różowy, złoty, biały. I zacznę od pokazywania, jak zazwyczaj to robię. Nadaję białą bazę. Czy to będzie malowane palcami? Właśnie nie. Nie. To będzie malowanie za pomocą rozlewania farby. A, po prostu rozlewania, no, świetnie. Tak, tak. Czyli tak troszeczkę powiedziałbym, taki kunszt cukierniczy nawet trochę. Tak. Prawda? Właśnie ja bardzo ciekawe. Urodziny, to zamawiam ciasto. Oczywiście. Też bardzo ciekawe jest to, że nigdy nie wiemy, co z tego wyjdzie. Zawsze to jest dla mnie niespodzianka i ja tak naprawdę nawet nie mogę planować, co ja namaluję. A to jest świetne. Jak cię poniesie po prostu. No tak. I z tego, co wiem, to teraz jest, znaczy zawsze już było, ale teraz... Już twarzy widzę tutaj. Ale teraz wiecie, co się dzieje, że to jest bardzo na czasie. Tak. Jest to bardzo modne, a przede wszystkim bardzo drogie. Patrz. Przelewy zakupie. Robisz przecież, słyszę. No tak. Tak. Super. Damy taki akcencik. Jak żywicy malowane. Tak, to jest ten patent? Troszeczkę inna technika. Żywica, jakby do malowania żywicą są używane troszeczkę inne produkty. Natomiast na bardzo, jakby bardzo podobny sposób się to tworzy tak naprawdę. No to trochę inwazyjne, prawda? Na ręce, tak, na... Tak, tak, tak. Dlatego tutaj mamy dzisiaj mnóstwo... Ale pięknie. I uwaga, mamy taki efekt. Natomiast mogę jeszcze rozmuchać to. Mogę zrobić dawaj, to, co dmuchaj. Chcę. Poczekaj. Powiedziałabym, że potrzymam ci włosy. Poczekajcie, poczekaj. O Jezu, dziękuję. Jestem. To się magia dzieje, słuchajcie. To jest naprawdę magiczna sprawa. Ależ to jest jak piasek po prostu, słuchajcie. Tak. To jest... Coś wspaniałego. No ja się jaram, gdzie gaśnica. Niesamowite. Jak piana, ja bym jeszcze... Tak, tak, tak to wygląda. Ja bym jeszcze chyba na tym nie kończyła. Okej. Okay. Słuchajcie, czas nas goni niestety. Julia, dziękujemy bardzo. Dziewczyny, no to chyba szybka akcja. Jest, szybka jest, decyzja. Jest, czyli? No, że tak. Że tak, dobra. Bo po francusku. A, po oui, oui. Bardzo dziękujemy. Duży format potem? Działa no, duży zobaczymy. Format? Większym? Tak. Kiedyś malowałam nawet na wizji w Domu X z taką teraz grupą youtuberów Team X.
obraz 100 na 100. Świetnie. Więc myślę, że jak byłby finał, to mogę nawet i coś większego. Julia, mamy nadzieję, że twoje dzieła nie tylko w Desie, ale i w Sotheby's i w innych domach aukcyjnych na świecie, a my powiemy, to my też widzieliśmy i nawet braliśmy udział w ubrudzeniu sobie rąk. Tak. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na tak. Dzięki. Pamiętaj o nas, jak zarobisz dużo pieniędzy, dobrze? Oczywiście. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Co za talent! Co za talent! Na, 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 na!